Witam serdecznie, z tej strony Karina Sikorska, terapeutka do spraw wewnętrznego dziecka. Dzisiaj chcę z Wami porozmawiać na temat tego, jaką historię o sobie opowiadamy i jak bardzo ta historia ma wpływ na nasze teraźniejsze życie. Jeśli opowiadamy naszą historię wciąż i wciąż na nowo z pozycji ofiary i tego, ile krzywdy nam się przytrafiło, to trudno nam jest wyjść z tego schematu i zacząć tworzyć coś swojego. Coś, co będzie nas wspierać, coś, co będzie spełnieniem naszych marzeń, wykreować sobie po prostu swoje wspaniałe życie. Bo ofiara nic nie wykreuje, cały czas jest zależna od innych i od tego, co jej się przytrafiło w życiu. Dlatego tak ważne jest zobaczyć, uświadomić sobie, jaką my historię o sobie opowiadamy. I jak głęboko w niej tkwimy. Czy ta historia nas wspiera? Czy ta historia nas dołuje? Czy poprzez taką historię szukamy pocieszenia u innych? Szukamy współczucia? Szukamy uwagi? I dlatego też może trudno nam z takiej historii zrezygnować. Mam tu teraz na myśli właśnie historię z poziomu ofiary. A co kiedy realnie przyjrzymy się temu, co zdarzyło się w naszym dzieciństwie, co zdarzyło się w naszym życiu. Bo i owszem, były złe momenty i każdy, kto się rozwija, na pewno przez takie momenty musiał przebrnąć na swojej terapii, ale były też dobre momenty, o których bardzo często niestety zapominamy. Kiedy zaczynamy grzebać w swojej podświadomości, okazuje się, że większość naszych problemów wynika z relacji z rodzicami. I możemy zatrzymać się w takim punkcie, kiedy rodzic, tata lub mama są tymi złymi. Tymi, którzy nas skrzywdzili, którzy nam dowalili, przez których mamy niewspierające programy w podświadomości. I kiedy tam utkniemy w takim właśnie scenariuszu, to trudno nam odnaleźć jakieś dobre rzeczy. Ponieważ, no nie okłamujmy się, ale nie ma takiej osoby na świecie, która przeżyłaby tylko samo zło. Może być dominacja tych złych doświadczeń, tych trudnych doświadczeń, ale nie ma możliwości, żeby były tylko trudne doświadczenia. Tylko kiedy jesteśmy w żalu, kiedy jesteśmy w bólu, to nie jest łatwo spojrzeć na swoje życie z takiej perspektywy. Ale pamiętajmy, że kiedy mówimy, że nigdy albo zawsze albo nic, to mówi nasze wewnętrzne dziecko, nie my dorośli. I kiedy widzimy naszą historię jako historię, która ma tak naprawdę dwie strony, i tą trudną, i tą bolesną, ale również taką, gdzie były dobre dni, gdzie była miłość. Może nie taka, o której marzyliśmy, której pragnęliśmy, ale jakaś miłość była na pewno. To wtedy historia o nas samych nie wydaje się już być taka straszna, a my na bazie tego, co odkryliśmy, że nie było tylko samych cieni, były także blaski, możemy budować swoje własne życie i wykorzystywać te jasne strony jako swój potencjał. Ja przez długi czas opowiadałam o sobie historię innym ludziom, ale przede wszystkim sobie samej. Historię skrzywdzonego dziecka z domu dziecka, które nie doświadczyło nigdy miłości, co teraz wiem, że jest nieprawdą, ale ta historia zupełnie mnie nie wspierała. A właściwie na podstawie tej historii tworzyły się dalsze doświadczenia w moim życiu. Bo wiecie, to jest tak jak mantra, powtarzanie sobie pewnych rzeczy, które później się realizują. Podstawą tego, co mówimy i myślimy na nasz temat i na temat naszego życia, są nasze przekonania. I później te przekonania pięknie się spełniają w naszym dorosłym życiu. Więc jak myślicie, czego doświadcza osoba, która cały czas mówi, że ona nigdy nie była kochana? Oczywiście, że braku miłości. I teraz pytanie, czy my tak chcemy do końca życia ten brak miłości przeżywać w kółko i w kółko na nowo? Czy my chcemy przyciągać do swojego życia ten brak?
czy my chcemy przyciągać do swojego życia osoby, które nie będą nas kochać. Bo przecież jeżeli zbudowaliśmy w swojej głowie przekonanie, że nikt nigdy nas nie kochał, to gdzieś tam dalej w podświadomości jest jeszcze jedno przekonanie, że skoro nikt mnie nie kochał, to ja nie zasługuję na tą miłość. Więc co wykreujemy, mając takie myślenie o sobie? I teraz to nie jest kwestia straszenia czy przestrogi. Raczej jest to kwestia podjęcia świadomej decyzji, jak ja chcę dalej żyć. Bo wiecie, jeżeli zrezygnujemy sobie z opowieści o sobie jako ofiary, która została skrzywdzona, to i owszem, możemy stracić zainteresowanie innych ludzi. Ja też kiedyś na bazie tego szukałam miłości, szukałam współczucia. Więc to jest normalne, że tak po prostu robimy. To jest całkiem ludzkie. To jest z poziomu wewnętrznego dziecka, które pragnie być kochane, więc będzie szukało tej miłości na różne sposoby. Więc my możemy to stracić, kiedy zrezygnujemy z tego, co do tej pory trzymaliśmy, ale możemy coś zyskać w zamian. I teraz pytanie, czy to, co zyskamy w zamian, czyli na przykład odzyskamy swoją moc, odzyskamy kontrolę nad swoim życiem, odzyskamy siłę do kreowania tego, co chcemy, czy to wszystko jest warte, aby spróbować myśleć i mówić o sobie inaczej, a właściwie o swojej historii. Ale zacznijmy od początku. Trudne emocje to pierwszy i normalny etap na terapii. Mierzenie się z przykrymi i bolesnymi doświadczeniami jest punktem wyjścia do drogi zwanej wolnością. Najważniejsze jest to, by nie zostać tam na zawsze. Bo i owszem, można utknąć w poczuciu bycia ofiarą, ale to nie zaprowadzi nas do wymarzonego życia, tak jak już powiedziałam wcześniej. Znam to bardzo dobrze. Leżałam w tym postrzeganiu bardzo długi czas, na różnego rodzaju terapiach. I wiem też, że ten okres był mi bardzo potrzebny, bo ten okres oczyszczenia jest nam potrzebny. Warto przez niego przejść, żeby iść dalej. Moim zdaniem ciężko jest go pominąć. I właśnie po to, aby pójść dalej, tam gdzie my chcemy, a dalej jest zgoda na siebie, na swoją przeszłość i na rodziców, takimi, jakimi byli. I to jest ten najtrudniejszy punkt. Wiecie dlaczego? Dlatego, że w procesie terapeutycznym, kiedy strumieniami wylewamy żal do swoich rodziców, zapominamy, że oni nie byli bogami, ale tylko ludźmi z krwi i kości, takimi samymi jak my. Żal i złość jednak potrafią skutecznie zakryć prawdę na temat tego prostego faktu, że nasi rodzice to tylko ludzie. I teraz nie mam na myśli usprawiedliwiania nikogo. Nie mam na myśli tłumaczenia, zasłaniania się duchową papką i tak dalej, że wszystko jest miłością. Nie, nie o to mi chodzi. To odkrycie może nastąpić dopiero wtedy, kiedy uwolnimy się od bólu. Bo niestety cierpienie jest tym, co przysłania nam miłość i przysłania nam drugiego człowieka. Więc kiedy szarpiemy się ze sobą, kiedy jesteśmy w złości, bezsilności, ogromnym smutku, rozpaczy, nie ma co szukać na siłę dobrych stron rodzica, bo to może przynieść tylko odwrotny efekt. Właśnie możemy wejść w takie usprawiedliwianie go, szukanie na siłę i tak naprawdę jeszcze większe zakotwiczenie się w żalu. Dlatego etapy na terapii nie są przypadkowe. Jest etap uwalniania żalu, który często przeplata się z etapem akceptacji i zgody. To nie jest tak, że idziemy na terapię i przez pierwszy miesiąc uwalniamy tylko żal i płaczemy, płaczemy, płaczemy. Życie tak nie wygląda. Proces terapeutyczny nie jest jednostajny, nie jest jednolity. Jednego dnia przyjdziesz i będziesz płakać, ile to tata czy mama nie zrobili ci krzywdy, a drugiego dnia przyjdziesz i powiesz, że czujesz ulgę lub większe zrozumienie, dlaczego tak się wydarzyło. Proces terapeutyczny to bardzo indywidualny proces. Po prostu najlepiej jest od tego zacząć. Od oczyszczenia, od uwolnienia.
Pamiętam, że 3 lata temu, po wypłakaniu wiader bólu, głównie dotyczącego mojego taty, pojechałam na warsztat do Ani Chojnickiej, wracam do ciebie, mamo, wracam do ciebie, tato. I doznałam wtedy szoku. Okazało się bowiem, że po wyrzuceniu z siebie krzywdy jest kolejny krok. Jest zobaczenie człowieka w człowieku i szukanie skarbów tam, gdzie nikt by się nie spodziewał, czyli w tych, którzy dali mi życie. I wtedy jeszcze nie potrafiłam spojrzeć na mojego tatę, bo do mojego taty miałam głównie żal, jak na człowieka, jak na kogoś, kto mi cokolwiek dał. Wydawało mi się, że tam właśnie był tylko ból, tylko bicie, tylko picie, tylko awantury. Dlatego na tamtym warsztacie, kiedy pojawiło się ćwiczenie, co dostałam od taty, to napisałam tylko życie. Do tej pory pamiętam tę sytuację. Nie potrafiłam nic więcej z siebie wykrzesać. I później po 3 latach pracy nad sobą, kiedy zaczęłam otwierać serce na moich rodziców, a głównie na mojego tatę, po kolejnym uwalnianiu żalu do niego, dlaczego był taki wymagający, dlaczego pił, dlaczego był taki agresywny, zaczęło wychodzić za chmur słońce. I okazało się, że ja jednak gdzieś w głębi duszy go kochałam. I okazało się też, że on kochał mnie, co też było dziwnym odkryciem, bo ja pamiętałam głównie traumatyczne przeżycia z nim związane. I po takiej intensywnej pracy, którą wykonałam, dzisiaj chodzę do szkoły, do Ani Chojnickiej. Ania zrobiła na ostatnim zjeździe podobne ćwiczenie. Znalazło się tych rzeczy mnóstwo, których wcześniej nie widziałam. Dlatego ich nie widziałam, ponieważ przysłaniał je ból. I okazało się, że mój tata dał mi miłość taką, jaką potrafił najlepiej okazać. I kiedy uświadamiałam sobie to w różnych wizualizacjach, pisaniu listów, zaczynałam przypominać sobie momenty, w których ta miłość się pojawiała. To było dla mnie tak wzruszające i tak głębokie doświadczenie, że nigdy nie zdawałam sobie sprawy, że ja dojdę do takiego momentu, że ja zobaczę w moim tacie człowieka, człowieka, który mnie kochał. Nie kochał mnie tak, jak ja chciałam. Nie kochał mnie tak, jak ja sobie to wymarzyłam. O nie. Ale kochał mnie tak, jak on potrafił. W odkopywaniu tych skarbów znalazłam na przykład to, jak patrzył na mnie z podziwem, kiedy śpiewałam piosenkę. Patrzył i płakał ze wzruszenia. I ja schowałam ten podziw głęboko do serca i noszę go teraz w sobie. Ale także znalazłam list, który mi napisał, kiedy był w więzieniu. A na końcu było napisane: Twój kochający cię tatuś. Kiedy jako 11-letnia dziewczynka dostałam ten list, byłam strasznie zmieszana i zagubiona. Nie wiedziałam, co mam z nim zrobić. A teraz, kiedy mam 34 lata, to widzę ten list zupełnie inaczej. Jako jego wyznanie miłości dla mnie. I może to były pojedyncze rzeczy. Jeden list, jedno spojrzenie, jedna łza, jedna rozmowa. Może było tych rzeczy mniej, tych dobrych niż tych złych. Ale jednak były. I ja byłam w stanie je dostrzec dopiero wtedy, kiedy uwolniłam z siebie ból. Takim właśnie sposobem, zamiast potwora, którego latami widziałam w moim tacie, zobaczyłam po prostu człowieka. Wiem, że był agresywny, wiem, że zrobił zamach na moje życie i wiem, że znęcał się nad nami, czyli nade mną, nad moim rodzeństwem oraz nad moją mamą. Wiem, że pił dzień w dzień i wiem, że bardzo często był nieczułym tyranem, którego nic ani nikt nie interesował. Ale okazało się, że pomiędzy tym, co było bardzo bolesne, odnalazłam też dary dobra, małe gesty, o których przed chwilą opowiedziałam, które wyryłam w zakamarkach serca. Nic bowiem nigdy nie jest czarne albo białe. I stąd wiem, że dzisiaj mam wybór i ty też masz wybór, jaką historię chcesz o sobie opowiadać i czy ta historia będzie cię wspierać, czy będzie cię ściągać w dół. A ten, kto szuka, ten znajdzie. Tylko warto sobie dać czas, warto sobie dać przestrzeń, niczego nie przyspieszać, nie szukać na siłę, uwalniać to, co złe i oddychać tym, co dobre, aby te okruchy miłości zapisały się w naszych sercach i żeby tworzyły dalej naszą rzeczywistość. Bo okazało się, że teraz uwielbiam pisać i pisanie jest głównym
środkiem mojego przekazu i to dlatego, że kiedyś dostałam list z więzienia od mojego taty. Więc ja po prostu zwyczajnie pomnażam jego miłość i bardzo się cieszę, że mogę to robić. Kiedyś to pisanie, kiedy mieszkałam w domu dziecka, uratowało mi życie, bo dzięki pisaniu uwalniałam swoje emocje, o których nie umiałam nikomu opowiedzieć. To pisanie mnie uzdrowiło. I tak jak być może kiedyś mój tata nie umiał mi powiedzieć, że mnie kocha, to napisał to. I ja dzisiaj tym, co dostałam, dzielę się z innymi. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć zmianę historii o sobie, to najpierw zastanów się, uświadom sobie, w jaki sposób tą historię o sobie opowiadasz. Później zadaj sobie pytanie, czy ona cię wspiera, czy nie. Jeśli cię nie wspiera, to zastanów się, kogo ta historia dotyczy, czy twojej relacji z mamą, czy twojej relacji z tatą, czy może twojej relacji z rodzicami. Kolejno, pozwól sobie na uwolnienie żalu, bo jeżeli ta historia jest niewspierająca, to tam na pewno jest ból i żal. Możesz to zrobić za pomocą pisania listów do rodziców, możesz to zrobić za pomocą wizualizacji, które znajdziesz na YouTubie, dotyczące mamy lub taty. Kilka z nich podeślę w opisie filmu. A na kolejnych kartkach, jeżeli chcesz spróbować, jeżeli poczujesz ulgę, możesz poszukać tych gestów miłości od swoich rodziców. Tego, co od nich dostałeś lub dostałaś. Bo nie jesteś tylko złym człowiekiem, prawda? Dlatego, że twoi rodzice też nie byli tylko złymi ludźmi. Życzę wam, kochani, odkopywania tych pięknych skarbów w swoich własnych historiach, skarbów miłości. Ponieważ piękniej przeżyć życie wiedząc, że nie było ono tylko koszmarem, a również porzucało nam ślady dobra, które zapisały się głęboko w naszych sercach, to my wybieramy, czy i jak chcemy z tego skorzystać. Powodzenia. Jeśli potrzebujesz wsparcia w tym procesie, zapraszam cię na sesję indywidualną. Kontakt do mnie znajdziesz w opisie filmu. Pozdrawiam.